Policzanka, która pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, pomoże seniorom w wyprowadzaniu czworonogów. Pani Alicja dysponuje wolnym czasem i kocha psy. To połączenie zrodziło w jej głowie pomysł niesienia nieodpłatnej pomocy seniorom. Dla wielu seniorów codzienny obowiązek wyprowadzenia swojego pupila może w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego być problemem. Pani Alicja na co dzień pomaga ludziom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, a po pracy chce czas wolny spożytkować na dobry uczynek. W takich ludziach siła. Oczywiście zachowuję wszelkie środki ostrożności, czyli zawsze wyprowadzam w rękawiczkach, a także podaję krótką informację przez telefon, żeby również Państwo przygotowali dla mnie psa, żeby był zawsze na smyczy. Nawet jeśli osoby te podlegają kwarantannie domowej, to także uczulam, dobrze by było, żeby ten pies był już zostawiony na klatce i ja wtedy pojawiam się w umówione miejsce, odbieram pieska, wyprowadzam na spacer. Dlatego seniorzy, którzy obawiają się o swoje zdrowie, a jednocześnie mieszkają w okolicach ulic Przyjaźni, Okulickiego, 26 kwietnia, Roweckiego, Bankowej i Wyszyńskiego, mogą z tych szczerych chęci skorzystać. Wystarczy skontaktować się z panią Alicją telefonicznie pod numerem 731 151 188. Wymieniłam także na ulotce, które są rozwieszone po klatkach schodowych, taką informację, jakich ulic to dotyczy, ponieważ mieszkam w pobliżu tych rejonów. Dlatego też zachęcam inne osoby, które chciałyby wspomóc osoby starsze i w swojej części także przyłączyć się do wyprowadzania psa. Na mediach społecznościowych jest bardzo dużo grup takich osób, które deklarują chęć pomocy i także gorąco zachęcam do takiej formy pomocy osobom starszym. Na szczęście takich miłych gestów solidarności i chęci niesienia pomocy jest w naszej gminie sporo. Psy, które miałyby trafić w ręce pani Alicji, z oczywistych względów powinny być zaszczepione i jeśli są mniej okiełznane, ubrane w kaganiec. Jest też prośba, by osoby w kwarantannie zgłaszały ten fakt przez telefon.